Postęp w leczeniu cukrzycy sprawił, że stosowane w tym schorzeniu medykamenty są skuteczne, ale tylko wówczas, gdy je zażyjemy. Lekarze również w Suwałkach biją na alarm. Coraz więcej osób zapada na tę chorobę. Szeroko zakrojone kampanie informacyjne przynoszą niewielkie skutki w postaci zmiany naszego trybu życia. Wciąż lekceważymy zagrożenie, jakie pociąga za sobą ta choroba i zdecydowanie bardziej niż o własne ciało troszczymy się o nasze ukochane cztery kółka. A przecież wystarczy przynajmniej raz do roku wykonać profilaktyczne badanie poziomu cukru we krwi. Nie zapobiegnie ono zachorowaniu, ale pozwoli na wcześniejsze wykrycie choroby. W Polsce około 3 miliony osób choruje na cukrzycę. Leczonych jest 2 miliony. Więc ten milion chodzi z cukrzycą albo z zagrożeniem cukrzycy, zupełnie nierozpoznany, nie wie o tym, że choruje. Zmiany w naczyniach dokonują się, ponieważ trwa długo choroba, wiele lat. Pacjent, jeżeli nie jest świadomy swojej choroby, nie poczyni już pewnych zmian w stylu życia i pierwszym objawem może być zawał serca albo udar mózgu. Leki nowej generacji naśladują działanie naturalnego hormonu ludzkiego, pobudzającego produkcję insuliny. Medykament stosowany jest w terapii cukrzycy typu 2, która jest związana głównie z otyłością i towarzyszącą jej odpornością tkanek na insulinę. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina, jeżeli chodzi o diabetologię, bo tu i w takim osprzęcie, czyli w pompach, w monitorowaniu glikemii, bardzo duży postęp się dokonał w leczeniu również. Aczkolwiek leki nie są refundowane i są bardzo drogie te leki najnowszej generacji. Nie są to też leki silne, więc pacjent jakby zdecydując się na te leki ma większy wydatek. I dodatkowo jeszcze musi włożyć więcej pracy w zmianę stylu życia, więc jest to bardzo trudne do wdrożenia, ale korzyści są niewspółmierne do tych kosztów. Jeżeli tylko mi się udaje pacjentom wdrożyć takie leczenie, to jestem bardzo szczęśliwa. Przed cukrzycą i leczeniem farmakologicznym możemy się ustrzec. Są grupy ryzyka, to znaczy takie grupy osób, które są zagrożone wystąpieniem cukrzycy. I takie grupy wyłaniamy z ogólnej populacji, w zasadzie jest to rola lekarza rodzinnego. I u nich jest największy sukces we wdrożeniu takiego leczenia niefarmakologicznego, czyli zmiany stylu życia, wdrożenia zdrowej diety i wprowadzenia takiej systematycznej aktywności fizycznej. Najprostsze zalecenia są zawsze najtrudniejsze w realizacji. Zdrowa dieta, czyli oparta na piramidzie zdrowego żywienia, to jest podstawa w leczeniu, a druga to aktywność fizyczna. My w tej chwili, proszę sobie wyobrazić, że były takie badania, że jest bardzo duża grupa pacjentów, która nawet 10 minut aktywności nie ma dziennie. Wynalazki, jakie dała nam cywilizacja, sprzyjają zgubnym nawykom. Wszędzie podjeżdżamy samochodami, jesteśmy przykuci do komputerów, telewizorów i w rezultacie prawie się nie ruszamy. Dramat. Coraz więcej dorosłych i dzieci unika ruchu, wysiłku fizycznego, a do tego jeszcze... Ten słodki smak jako coś bardzo pożądanego, ulubionego. I bardzo trudno jest odzwyczaić dziecko od takiego nawyku słodkiego, jeżeli jest nagradzany słodyczą. Cukrzyca jest groźną chorobą i coraz częściej występującą. To choroba nieuleczalna, ale jej rozwój można powstrzymać, jeśli zajmiemy się tym na czas i w sposób właściwy. Od czego zacząć? Od sensownej diety i regularnych badań poziomu glukozy.